Siemaneczko wszystkim, witam was w kolejnym vlogu z kolejnych codziennych obowiązków. Jak widzicie, ładowarka została już zrobiona. Brat tam omawiał trochę z częściami u siebie na vlogu, także zapraszam tam do niego na kanał do obejrzenia. Ładowarka już jest zrobiona. No a teraz szykujemy się i będziemy wozić kiszonkę z Pryzmy, kiszonkę z kukurydzy pod oborę. No i akurat tak się trafiło, że coś się nagra, oczywiście kolejnego. Zaraz mu zapnę inną łyżkę. Idź ty kurde, znosząca jajka daleko, idź. Jeszcze cię przejedzie i będzie dopiero jedzenie. Dobra, idę, bo trzeba odkryć. I cóż, myślę, że w następnym tygodniu, a może jutro, już będzie ładowarka po prostu przepalona i będzie już nią coś znowu robione. Zobaczymy zresztą, jak to będzie. Śniegu, jak widzicie, dopadało. Teraz akurat jest idealna okazja, żeby tak nagrać trochę z pola, bo jak pada, to nie bardzo, bo to na obiektyw leci. Nie ma co nagrać. O, już. Pełno gołębi. Nie wszystkiego, co lata, się zebrało na... O kurde, jak kamień. Zebrało się na jedzenie. Jak widzicie, już pół dołu nie ma. Pół Pryzmy. Druga połówka teraz znowu będzie leciała. No i zostaje tylko tamten. Przez ten czas no było wożone taczkami, ale no niestety. Wziąłem widełki, no bo mówię, coś może się narzuci, coś zrobi, ale jak widzicie, ładny płat się wziął. Nie ma co, nie będzie się rozsypywało tak bardzo. Wiadomo, część się rozsypie, ale nie to wszystko. O, trochę przechyla. Przechyło jest, ale... Przed chwilą jeszcze nagrywałem dla dwóch youtuberów filmiki z życzeniami z okazji nadchodzących świąt. W ogóle. Inszo trochę, ale jedzie. Myślałem, że będzie gorzej. Z tym to pewnie jedzie podcięta.
jedzie i wywala tam oczywiście nie zawsze. Tam jest ten główny nasz punkt, gdzie kiszonka zostaje po prostu przywieziona i zostaje do dawania. Tu mogłem to sprzątnąć, to siano, ale to nic się nie stanie, jak się raz przejedzie. W sumie koła nie są brudne, bo ani z gnoju, ani z niczego, bo ciągnik cały czas stał obmarznięte, także nic się nie stanie, jak tam deczko przejedzie. Bo oczywiście rano dawałem pod stodołą, tak to rozszczepałem i zostawiłem. Myślałem, że tu będzie nieco gorzej. Coś się oczywiście nagrał, jak będzie mieszał czy coś, a tu no, jednak ta przyczepność jest. Bardziej ja bym miał łyse opony, to no to byłaby frajda, no zobaczymy. Zobaczymy, może coś braciszek wymyśli, coś przydriftuje. O. Hampel na 4 oczywiście. Jest. Także się wyhamuje. Co innego jak było na jedno koło. Jak w 60. Na jedno koło i ciul. Jest git. No. O, na jedno koło jest. Zobaczymy, z której strony będzie brał. Jak widzicie, kiszonka jest ładna. Nie jest aż tak bardzo przypsuta, ani nic. Bardzo ładnie się nabiera. No jak widzicie sami, jest elegancka. Nie jest nigdzie tak aż, żeby widać, że gdzieś była pleć czy coś. Nie jest zła. Właśnie też z kiszonką nie chcę szaleć, no wiadomo, na rozsypuje się. Także rozumiem go dobrze. Na rozsypuje się tu. A szkoda paszy, nie po to się ją robi, żeby ją zmarnić. No miesza, 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 no. Zobaczymy, wytłoki może też przywiezie na łyżce. Nie będzie trzeba wozić tak. Nie? No, no, dobra. No samochodem raczej teraz by tu już nie wyjechał. To jest pewne. Chyba że na wstecznym, ale też mało prawdopodobne. Teraz znowu skąd będzie brał? Pewnie teraz tak z samego spodu. No. Dawaj, dawaj, dawaj! Źle zrobiłeś, Sławek, źle.
Teraz tak, teraz ładnie. O. Teraz naprawdę ładnie ci się udało. No i widzicie, robi się już tutaj błoto straszne. Szkoda, że nie mamy wybetonowanych silosów. Robi się błoto kolejny. Co roku trzeba oczywiście silosy równać, żeby zasypać te kolejne, wyrównać. No non stop się robią tak to jakby zabetonowane, wybetonowane silosy, gotowe tak na kukurydzę. To by akurat było dobrze. Ładnie by się brało. Wtedy już ładowarką elegancko, nie martwilibyśmy się o nic. Byłoby fajnie. Wystękał się, wystękał i wyjechał. Trzeba będzie zebrać widełkami. Teraz z tej drugiej strony weźmie. Zobaczymy jak mu to wyjdzie. Nie będę musiał coś podrzucić. Nie wiem. Raczej będę musiał mu to wrzucić. Sypuje się wszystko z tych widełek. Dobra. Tyle? Jeszcze? Ja tutaj wezmę i ugarnę. Najgorzej na tym boku. Od tych boków wygarnąć, bo to wiadomo, jak się sypie, to przeleci za po prostu pryzmę. Oto jest jadostwo, bo to na bok. Z tych boków zazwyczaj no nic nie ma. Musi być w dole elegancko, wtedy wszystko jest dobrze okiśnięte. O, już widzicie. O. Zimno się robi strasznie. Kurde, ręce mi zmarzły. Ale cóż. Robota. Głupota.
zginąć. Gdzieś po prostu. Boki trzymają i dali tego nie wezmę. Jeszcze co takie w miarę lepsze się jeszcze. Podgarnię do dawania, żeby się nie marnowało. No to było, to jeszcze wyrzucę. No, oddawaj grzesz te widełki. Tu już widzę, czek, kawałek zmarznięty, przypliśniały. Trochę roztegotać, wymieszać się do... To już jednak koniec. Chyba, że bo on będzie rolki woził. Tak? Na to wygląda, także ja się będę z wami żegnał, bo ja myślałem, że jest se. A tu jednak koniec. Dobra, także cóż. Trzymajcie się, cześć. Ja to zakrywam.